Cześć, z tej strony Uja, witam wszystkich serdecznie w World of Warships, jest ze mną Gromo i Michael. Witam serdecznie, z tej strony Gromo. Tylko Gromo jest na TeamSpeaku, chociaż wydaje mi się, że jakbyśmy kolegę zaprosili, to też by wszedł. Ja myślę, że nie ma problemu. To byłoby go przerzucić, ja bym się tym zajął, tak. Coś robimy ciekawego? No, najlepiej by było tak wygrać grę. To jest dosyć ciekawa sprawa. Rób swoje. Świeć tam wszystko. Zobaczymy, czy jakieś są niszczyciele obok ciebie, czy jest jeden, czy dwa. To najważniejsza kwestia. Ale no nie wiadomo, mogą być spóźnialskie. Pancerniki aż 3, ORP Radek jest, nie znam takiego okrętu. Ale nazwa tak polsko brzmi. No i widzisz, masz już błyskawice i wiej, i wiej. Weź sobie nawet rzuć dym. Dobrze ci radzę. Zadymiaj, bo jak cię rozwali, to no, błyskawicą szybko się rozwala. Spróbuję ją troszkę postrzelać, jak się pojawi, żeby się odczepił. Za dużo, za bardzo go nie widać. Cała ferajna tutaj jest. Drugi też płynie niszczyciel. Weź się wycofuj. Tutaj dywanik tych torped i... Ilu tu nas jest? Tak sobie. Widzisz, nie ma lotniskowców i nie wiadomo, gdzie torpedy płyną. Teraz dym będę miał dopiero za 3 minuty, więc... Ale tam, gdzie zadymiła błyskawica, wysłałem. Tego Gneisenau przydałoby się rozwalić, bo jest taki już dosyć obity. Przez to jeden pancernik mniej. Ale koniec. Z widocznością. No, jest mi oko. Dobry cel. Słabo polosowało. Nawet tu ładnie idą, co prawda u nas tak bardziej bokiem się wszyscy ustawiają. Biedny Kirov dostał teraz ładnie. O, weszło w mioko. Dwie cytki. Masz już trochę zmiękczone cele tam. Tak, tylko że... Właśnie dlatego zwiat jest zawsze niebezpieczny. Dostaniesz? Nie. Musisz być czujny. Czujny i gotowy. Zawsze staraj się płynąć albo odpływać od miejsca, albo ostro, tak żebyś mógł wziąć torpedy między siebie w razie czego. To znaczy między nimi przepłynąć. No akurat tutaj widziałeś, bokiem płynąłem do nich, tak. Na szczęście była literka Y, gdzie mogłem przyspieszenie sobie uruchomić. No, turbo, boost, nitro jest dobre. Nie, do tego, no ten perk, który ci daje widoczność torped, czasami jest naprawdę nieoceniony. Jak
masz okręt szybki, w miarę zwrotny, to jesteś w stanie, wiesz, jeszcze coś zrobić, uratować sytuację. Uuu, jak nam upali. Teraz tego Bayern, jak to się mówi? Bayern. Jest taki zespół Bayern. On na wstecznym. Puza. Bardziej mnie interesuje. Tam masz do wyboru. Ale Bayern, no cofa. To jest. Fuzo idzie ładnie. Tyle, że ostry kąt masz. Musiałbyś tak trochę bardziej z boku je wystrzelić, żeby będzie, nie miał łatwej roboty. Kurczę, jestem w zasięgu jego widzenia. To chyba masz dym, czy nie? Jeszcze go ostrzelam, żeby się troszkę tobą nie interesował. Dobra, dobra. Żeby on tylko się nie zatrzymał na wyspie i no, będzie dobrze. Mogłeś jeszcze poczekać z torpedowaniem. Do ostatniej chwili zawsze czekaj, bo nigdy nie wiadomo, czy gościu nie będzie zmieniał kursu. A dziś chyba ucieknie, co? Zmienił trochę, albo przyspieszył. Wejdzie cokolwiek? Nic. Nie. Mówię, zawsze czekaj, zawsze czekaj. Te Mioko jak wypłynie, to będzie okazja coś tutaj właśnie on mu płynie huknąć. po mnie. Też nie jest. Nie, on już ucieka. Kurczę. Tunkierka nam przejmuje. Trzeba by skapować. Weź spróbuj skapować, a... Muszę tu jakiś perek zainstalować do tego postawiania steru, bo zawija no to jest się. Modyfikacja. A, 740 do 400 pędów. Później możesz tą dunkierkę spróbować maźnąć. Chociaż może lepiej tu zostań. O, tutaj jest ten. Par. Kto tu jest, Hatsu? Miło i przyjemnie. No i tak stuknęło 100 tysiaczków. Ale mi maźno. Fuzo. Płynę na C tam, spróbuję skapować to C. Kapuj, kapuj, to może jeszcze...
Coś się uda. Kurczę, ten Kirov mi tutaj będzie klepał. I Bayer. Możemy. No ależ mi kurczę ten drugi w boczek łupie. Jeszcze niszczyciel, błyskawica, a toż kończę grę. To co, niedługo Fubuki mówisz, że będzie? Tak, za po tej bitwie pewnie. Ja robię tutaj to elegancko. Oj, game over. Zobaczmy teraz. O! 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 Gnajza dał też ma taki prezent. Ej, ej, w drugą stronę, nie w tą stronę! Mogłeś tego uniknąć. Trzeba było ścinać w drugą stronę. Już po jakimś czasie mogłeś odwrócić w drugą stronę i byś ewentualnie jedną maźną, nie? Pamiętaj, że jak zawracasz od torped, to ułatwiasz im trafienie. Musisz się starać ściąć na nie. Na nie ścinać. Tak. No, nie o, zawsze się uda, nie? Wszystko zależy od kąta, pod jakim lecą. No, te leciały bardzo perfidnie. Ale często opłaca się, jak widzisz torpedy, dać cała wstecz i właśnie na nie, i wtedy przejdą przed tobą. Zobaczymy. Jest całkiem przyjemnie. Zobaczymy, czy mnie stać na Fubuki. Odkryć je mogę. Pytanie, czy zakup. Dobra, moi drodzy, jeszcze jedną bitkę sobie zagramy troszkę. Mało komentarza jest w drugiej, może trochę więcej będę tutaj rozmawiać z moim towarzyszem broni. Jesteśmy z powrotem. Sobie kupił Gromo nowy okręt Fubuki, więc będzie tutaj szaleć. Tak. Teraz zobaczymy, czy Fubuki też potrafi pływać pod wodą. Ja sobie wziąłem mój najdroższy prezent. Przepiękny okręcik. Gnajzenao zrobił 130 w tamtej bitwie. Nie wiem, czy tu się tyle uda. Standardowo już. Tak jest. Rzuciło nas konkretniej, żeby nie było za lekko. No, ty jako mistrz Jedi. No gdzie tam, już jak dzisiaj graliśmy, od nubów mnie ktoś z Polska Team powyzywał przecież. Dążysz, jeszcze nie zdradzaj szczegółów, podejrzewam, że pokażesz to, bo nawet ja się wykazałem w tej bitwie. No, jak żeby inaczej mogło być. Zawsze ci mówiłem, że moc jest z tobą. Mocz chyba. Żarty żartami, ale już coraz bliżej kolejny filmik. Teraz już śmiesznie to brzmi, ale Disneya. Disney bajki robi i za sci-fi się wziął. Tak? No przecież został sprzedane wszystkie prawa do Star Warsów dla Disneya. No to ja wiem, ale ten... No to dlatego oni robią te filmy. No teraz ma być... Ale nadal ma Lucas Water film, 1. Ma duży wpływ na to, jak to będzie wyglądało. No to wiesz, tam szczegółów licencji, to ja nie znam i mnie to mało interesuje. Interesuje mnie to, że co roku chcą filmy wrzucać i to jest pocieszne. Byleby tylko lepsze niż ten ostatni. Już gwiazda... No, przebudzenie mocy nie było jakoś tak. Było najsłabszą częścią, jak dla mnie. Już ile razy można budować stację, planetę i strzelać z laserów, wszystko niszcząc. To już takie nudne, jak flaki z olejem. Ty tam nie tak ostro, mój młody padawanie, bo zaraz... Dostaniesz z miecza świetlnego i głowa się potoczy. Ja tu robię.
No zobacz, ile przed tobą okrętów i tam są też krążowniki. Nie wiadomo, gdzie niszczyciele jeszcze, więc tak na spokojnie. Możesz coś tam torpedować, jak widać, i chodu. Ja tylko, że ktoś torpeduje od nas. No, Michael. O, jaki piękny dywan. No, to zawsze ładnie wygląda, pod warunkiem, że to twoje torpedy, a nie w ciebie. No, a tak go ostro tu idzie. A, świeca się. Czekaj, Mogami, kurczę, ładnie płynie Mogami. Może coś nawet wyłowi z torped. Nie wiem, dlaczego się świecę i nie wiem, dlaczego dostaję od wszystkich. Może gdzieś radarek. Ale chodu, co, ale zawsze jest... zadymia. I zadymia, jak jest problem. Masz dym, to używaj, bo jak będziesz martwy, to na nic ci się on nie przyda. Ale się tu nagle... O, zobacz, jak agresywnie, ładnie poszli. Samolot na mnie fruwa cały czas. No, w ostatniej chwili. Wiesz, cały czas się świeci. Ciekawe, czy torpedy puścił. Fatalnie zagrał ten Mogami. Tak, moi drodzy... Tak fatalnie, bo podać ile mi zostawił HP. No, ale ten, no, w porządku, tylko że jego nie ma, ty dalej jesteś, a jakbyś szybciej zadymił, uciekał, to pewnie byś o połowę mniej dostał. Ja chyba z radaru mnie wykrył, nie, nie zwróciłem uwagi na ikonę, dlaczego ja się świecę. Ważne, że się świecisz, to jest najważniejsze. Bo ja jestem zasięg wykrywalności 7 km. Przytoczyłem się do tamtego poprzedniego okrętu, że mnie widziano dopiero z 5800. Ale nie pamiętam, czy na fubuki już nie możesz sobie polepszyć. Bardzo możliwe, że możesz. Mi ładnie mi maźno. O! Co się stało? Zatopiłem... Kagero? Ładnie. No jego nam tutaj nie trzeba było. To miło z tej strony. Ale tak puściłem sobie te torpedy tak po prostu. No słuchaj, nie, mówisz, że tak miało być zawsze na filmie. A, przepraszam. Planowana akcja, to ładnie była planowana weszło. Akcja zniszczenia 9 tieru. O, ale wyłowił za 50 tysięcy, a Joła dostał 4 cytki. Ale ładnie. Fantastyczny. To nawet nie urwał, to przedziurawił, panie, na wylot. Z impetem w głąb. Jeszcze Izumo się wystawia, to... a już koniec wystawki. A szkoda. Niestety tak szybko nie przeładowuje. Torpedy go pogoniły. No ale już 90 tysięcy jest, więc jest szansa na przebicie jednak Gneisenau. No co Tirpitz, to Tirpitz. Trzeba zrobić reklamę tego okrętu znowu. Tak jest. A ktoś tam mówi, że mu nim gra nie idzie. No jak to nim nie idzie, a idzie innymi? Tutaj Iowa już ucieka. Dostał za 50. Klnie pewnie teraz. Ale trzy pancerniki teraz we mnie łupią. Oj, za ostro. Teraz dałem ciała. Mogłem jeszcze dalej trochę odpłynąć, a już chcę tak szybko zawracać. O, już mnie wyświecił. Najzena ładnie płynie. No tak jak mówiłem, no Tirpitz strasznie dużo wybacza. Coś takiego jak teraz zrobiłem, to Iowa już by też tutaj płakała. Dlatego nie rozumiem, jak można narzekać na ten okręt. On ma tak wyśmienity pancerz. No,
ten Gneisenau tutaj płynie, może mu torpedki posłać, tylko... Tak, właśnie. Tylko tak. Za 10 sekund będę gotowy. Ostrożnie, on już odpływa, więc chociaż nie wiem, co on do końca chce zrobić. No, ale przeszło. Poszły. On już będzie właśnie, widzisz, bardziej trzeba byłoby jeszcze chwilę poczekać, bo zobacz na minimapę. On odpływa, więc te torpedy w ogóle nie pójdą w cel, nie? Znaczy, ja nie puszczałem zgodnie z tym, co pokazywał mi komputerek, tylko tak właśnie trochę... O kurde. Ale zobacz, jak ostro... Ale ładnie. Gościu dobry jest na tym okręcie. Wyczekał? Ładnie to zrobił. Nie myślałem, że będzie chciał mnie tutaj jeszcze torpnąć. A Tirpitz też ma torpedy, czy nie? Tak, to 4 na stronę. Słuchaj, weź skapuj. A, nie wiem, czemu ono nie jest nasze. Nie jest nasze, dlatego że tam się kręci niszczarka. Niszczyciel i ma obstawę w postaci krążownika. Krążownik już uciekł ostatni, więc go na pewno nie ma. Jest tam daleko, daleko. Dobra, to ja już wpływam. Znowu mnie chciał storpedować, no. Się rozbestwił. No, tutaj Ajołę dobić teraz znowu fatalnie płynie. Się może pokuszę. A, już kurczę. Michael sobie slalom gigant między pancernikami robi. Oj, padł przez to. No, za ostro. Widać. Może dalej nie płynę, bo zaraz wszyscy będą we mnie upaść. A to on te magii tak to sponiewierał? Tak. Kurczę. Same rykoszety. A skapowano. Już po bitwie jest. No. Ja nie postrzelam. Ale drugą część tak jakoś rozkojarzony byłem, tak ciała dawałem, że masakra. Tragiczne wykonanie. Tylko dobry okręt mnie ocalił, bo jak warzywo. No już to ktoś od Żydów wyzywa? Powiedz mi, skąd można wiedzieć, kurczę, kto po drugiej stronie siedzi? Nie wiem, może oszczędzali na pociskach, dlatego. Aha. No, chciałbym, żeby nasza armia była tak uzbrojona jak izraelska. Wierz mi, żebym chciał. Bezpieczniej bym się czuł. A nie mam co torpedować już w końcu. No czemu? Jeszcze coś może dopłynąć. Ten Izumo tutaj idzie na ciebie, Walmu. Poszło tam, ja, ale... A zanim dopłyną, to się czas skończy. No, zobaczymy. Jeszcze ktoś może paść. Na przykład ja od salwy i czasu będzie znowu trochę. No jednak nie. Nie dałeś szansy. Podoba mi się. Podoba mi się ten Fubuko. Podoba mi się to, że potrafi taki ładny dywan. Zrobić? No to mówię, czekaj na Shimekazę. Zobacz, tam Michael zamanewrowanie między pancernikami pierwszy. A ja ostatni nie jestem, więc jest progres. No to panie, piąty. Ostro. I to pierwsza bitwa na tym okręcie, to dopiero się uczysz. Jeszcze nie jest dotarty, nawet kapitana nie ma wyszkolonego, więc no nie. O czym my mówimy? A, widzisz.
Trening Jedi'a robi swoje. Trzecią na dobry koniec? No, nie powiem ci, że Luke, I'm your father. To jest coś. Nie zdradzimy, czy rodzina, czy nie. Nie, no możemy zdradzić, że ja tego pana w swojej rodzinie nie mam. I raczej nie ma szans, żeby się pojawił. I chyba na odwrót również. Chyba, że masz jakąś wolną siostrę w moim wieku. No właśnie, już wszyscy pozajmowani, więc ciężko. No chyba, że będzie tutaj jakieś tragedie rodzinne, wolałbym nie. Chodzimy na złe tematy. No widzisz, o rodzinie, z rodziną tylko na zdjęciach, nie? Się ładnie tak, wygrodzi. Tak. Dobra, to tego się trzymajmy. No to tyle, moi drodzy. Dzisiaj jakoś dużo gadania nie było. No, późna jest godzina. I z tego co wiem, czaszki nie tylko dla Groma, ale i dla mnie naparzają, może komuś jeszcze, jakaś zmiana pogody czy coś, więc trochę tak nie w sosie, no nie tak zabawowo jak to w ostatnim filmie, właściwie to nie wiem kiedy to wrzucę, więc no nie tak zabawowo jak na targecie, ale jeszcze może jak znowu sobie dobrze pojem i będzie dużo dotacji, to nagram coś trochę bardziej humorystycznego i zabawię się w kabarety. Dobra, to tyle moi drodzy. Jak chcesz Gromo, to tam pozdrów. Ja też również pozdrawiam ciebie i twoich widzów. Do zobaczenia, do usłyszenia na polach bitewnych. Trzymajcie się, hej.